O, widzisz. No, tak. To się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza oprócz Jaśku kasy. No bo jeżeli korupcja, jeżeli oszustwa, wszędzie, kradzieże, wszędzie. Tak. Powszechne kradzieże. No. No to właśnie. Ukraina, Rosja, dlatego też te kraje te, traktować też poważnie też nie ma co. Tak. Ale Żydzi na tym grają, no bo wiesz, tak. Gdzie jest jeszcze Żyd do tego, no to on na takich ludziach bardzo sobie może pograć, w sensie finansowym. Aha. Także proszę Państwa, Bóg przyjdzie z, oczywiście, że z wykonaniem wyroku, no bo Armagedon, to trzeba sobie uświadomić, że to jest zniszczenie królów tego złego świata, ale jeszcze oni w ramach pomsty zniszczą religię. I teraz Państwo zobaczą. Religia tak się dała we znaki. Oczywiście, że zła. Religia się nigdy do polityki nie powinna mieszać. Państwo zobaczą, że będzie sytuacja jakoby bez wyjścia. Państwo zobaczą, co się dzieje na terenie krajów arabskich, prawda? Jak oni się religijnie mszczą, że ta Ameryka to dostała schizofrenicznego hopla i boją się, proszę Państwa, na lotniskach co się dzieje. Każda odrobinka metalowa u Was, tak, jaka jest sprawdzona jest. Skarpetki śmierdzące na każdym lotnisku, bo mężczyźni muszą wszyscy jak jeden mąż zdejmować przed wjeździe do USA buty i ten smród skarpetek się roznosi wszędzie. Tak. Bo tam według Amerykanów jest broń w butach. Tak. To jest właśnie przywitanie Stanów Zjednoczonych. Tak. Na tym polega. A no więc widzisz, no. To jest to, tak. To jest to, proszę Państwa. To jest to. Czyli pierwsza sprawa, jak witasz USA, to tak. Co? Zdejmujesz buty i smród śmierdzących skarpetek. Tak. Męski. No. Tak się witają Żydzi amerykańscy na lotnisku. Ze smrodem. Czyli widzisz, oni tak w Ameryce witają, że trzeba buty, tak? Tak, zdjąć. Zdjąć. No, każdemu mężczyźnie. No. Taki żydowski obyczaj. Właśnie. Taki jest to żydowski obyczaj, proszę Państwa. Radio nadaje Tok FM Euro Concita Extra. Czyli co? Co się wita w USA? No powiedz. A no właśnie. No. Smród skarpetek, bo wszyscy mężczyźni są zobowiązani do zdjęcia swoich butów, bo przecież tak. Mogą przepoczyć te skarpetki. No, nie mogą, oczywiście. No. Czyli taki żydowski smród na powitanie USA. Tak. Także widzicie Państwo, wcale to nie jest jakieś takie zabawne. Tylko wręcz śmierdzące. Wręcz śmierdzące, śmieszne, proszę Państwa. I obrzydliwe. Czyli, że takie jest obrzydliwe tam u nich to prawosławie, że tak powiem, proszę jakie Państwa. Jakie to jest prawosławie? To jest władza pieniądza. No. Ale to jest ich takie prawosławie, wiesz, jakby ktoś chciał sobie to prawosławie wyobrazić, no to masz. No to takie smrodliwe. No. Tak. Smrodliwe, żebyś wiedział. Cuchnie Żydem. No. Cuchnie Żydem, tak. Nogi. To są piękne nogi w butach, ale tam właśnie mają zdjąć. No to straszne, no bo USA powinno się ze sterylnością i z tak. Pięknem kojarzeniem tak. Ze smrodem skarpet. Oczywiście. To jest taki właśnie żydowski koszmar na lotnisku. No. Smrodliwy. I że już na lotnisku masz koszmar. No jeszcze nie przekroczyłeś granicy państwowej USA, ale już musisz zdjąć buty. Trzeba zdjąć buty, tak. Także widzicie Państwo, jaki koszmar. Ale smród, co za cud, biała noc, czarny brud, złote stosy, pomarańczy. Każdy ma na coś chęć, a zabawa jest muszę na pięć. Wiesz co, włączyć, bo się tak zablokowało, że nie da się. Trzeba włączyć. Tak, pamięć. Awariatka jeszcze tańczy. Także proszę Państwa. Muszę wyłączyć, bo jest bardzo zablokowana. Jeszcze raz włączyć. Dla Ciebie, bo no. Mamy przyzwoiczkę. Nie da się już nawet klinerem, bo jest bardzo zablokowane. Trzeba wyłączyć i włączyć teraz. A piać. Widocznie jakieś służby nabijają, wiesz, te tak. Fajne programy szpiegowskie. Tak. To jest tak fatalny odbyt tego wszystkiego. Mamy przyzwoitkę krowę, która właśnie, że nie tańczy.
Proszę sobie wyobrazić, przyzwoitkę. Mistrzami obrzydlistwa są Żydzi, bo handlują i z Żydami rosyjskimi, i każą zdejmować skarpetki, czy wiezie do tam, gdzie jest największy kapitał, czyli do USA. Aha. Właśnie. Zobacz ty. Zobacz ty. No. Czyli obrzydlistwo się pleni męskie na wielką skalę. Tak. Takie typowo żydowskie. Zapaszkiem ich napowitam. Coś podobnego. Zobacz. Coś podobnego. No, podobnego. Obrzydliwego po pierwsze. Obrzydliwego, no. Oczywiście. No, jak coś jest obrzydliwego, to już się nie da tego jakby ominąć, no. Na powitanie tej żydowskiej krainy. Jasne, jasne. Jak ja bym miał jechać do USA, ja bym nigdy tam nie pojechał. A za co ja mam zdejmować skarb buty przed wejściem na teren tego kureskiego imperium? Tak. Oczywiście. Ja on w dupie. Nigdzie nie zdejmuję żadnych butów, to i na lotnisku też nie będę zdejmować. A co, to jesteś niewolnikiem, czy co? Ale jak ta babka powiedziała bezdomna, a co, to jestem niewolniczką? Gdzieś pójdzie. Wyłączyć, poczekać trochę i włączyć, bo inaczej się nie da. A ty słyszałeś, co Litka mówiła, że jej sprawdzali we włosach. Słuchaj, chytra baba nastawiona na pieniądze, obrzydliwa, obrzydliwa baba, która nie widzi, że nie ma na siłę nic w świecie. Wszy sprawdzali, czy nie ma wszy. We łbie, widziałeś? No co, czekam chwileczkę. No. Także proszę Państwa. Pierwszy taki dzień, kiedy widocznie w związku z tą wolną termolądrową są tak straszne ruchy w tym internecie, że nie da się tak nawet odbierać tego. Tak. Jest tak poblokowane wszystko. Buty. Buty są na nogach. I tak powinno być, proszę Państwa, w świecie cywilizowanym. Ale ja przepraszam bardzo. Jeżeli ja lecę do USA, do Ameryki, i tam, proszę Państwa, trzeba buty zdjąć. No tak. To jest obrzydliwe, nie? Obrzydliwe, tak. Że ludzi zmuszają do takiej podłości. Tak. To jest taka podłość żydowska. Tak. I teraz Państwa zobaczą. Tam na tej Omulewskiej właśnie mieszkała Genia Wierzbicka, która chciała żywo przejść do Królestwa Bożego. To jest kościół dla Warszawy, niedziela, godzina 18, ulica Omulewska 24, hotel Best Western. Ja w tym hotelu też mi się mieszkało, Jaśku, wiesz? To jest bardzo... Tam kiedyś ten hotel, to wiesz co to było? To był blok mieszkalny. I oni go zaadaptowali na hotel. Jest telefon 508-184-325, to jest nowy telefon, proszę Państwa, nie stacjonarny, bo dziewięciocyfrowy, taki kształtny, to jest nie stacjonarny. Zapraszamy. Kościół. To jest obrzydliwe, biznesmen leci do USA, pierwsza sprawa w USA, tak. Jeszcze nawet nie zobaczył tych USA, to jest zdjęcie butu. Oczywiście, no. I tu mamy w całości, proszę Państwa, Ewangelię Jana, którą nazywali niektórzy Ewangelią grecką, czyli Ewangelią mądrości, taką kosmiczną, no bo to wiecie Państwo, że Grecja to z mądrością, ze słońcem. No i teraz jak będzie to święto rzekomo chrześcijańskie, 25 grudnia, to też jest to święto słońca, no bo jest przesilenie, proszę Państwa, 25 grudnia, a 26 grudnia już dzień będzie dłuższy. No, sekundy, no bo... A jak się ma do Starego Testamentu i Nowego to zdejmowanie tych śmierdzących skarpetek? Słuchaj, ja Ci coś powiem. Jeżeli poszedłeś do Żyda, to musiałeś buty zdjąć, ale mało tego, on Ci te nogi umył. Umył. I dlatego u adwentystów, proszę Ciebie, co mnie zatkało, jest no, na wiosnę święto umywania nóg, okazywanie pokory jest przez to. Dla mnie to jest głupota. W USA ci tych nóg nie myją. Nie myją, nie, nie. Ale tu, ale adwentyści w USA myją, bo oni tam też są w USA, nawet może tam więcej. Także proszę Państwa, to też jest jakby ćwiczenie cielesne, które niewielki pożytek przynosi. O czym mówi apostoł Paweł, czyli że to jest taka dosłowna rzecz, no a chrześcijanie nie tym mają się charakteryzować, mają mieć obrzezane serca. Serce dla Chrystusa masz mieć obrzezane, no ale jak ktoś nie ma serca, no to ten Mareczek też on czytał, proszę Ciebie, z tą Janeczką Sobieską, a ta Janeczka Sobieska to nie była najlepszą siostrą, bo to była krawcowa, chciwa, ona sama wierzyła, ale ona nie umiała wiary przekazać.
a jeszcze jemu zwłaszcza. No to więc tam inne siostry i ja przecież też uczestniczyłam w tych studiach biblijnych, pouczałyśmy Mareczka, no ale jak jego te grosze interesują i on nie ma tego uczucia takiego, serca jakby, że nie ma, no to wiesz, on będzie mówił, że on ma, no wiesz, ale nie dla prawdy, tylko dla kłamstwa, dla salcesonizmu, dla cwaniactwa. Dlatego mówię, kto tutaj się w tej Warszawie przyjmuje? Mydło i powidło. Także zapraszamy Państwa na bazar Różyckiego, bo to jest najstarszy bazar. Jak Państwo wejdą do Muzeum Warszawa-Praga, to z góry te wszystkie chlewki widać. Nawet ja, proszę Państwa, sfotografowałam i pokazałam w telewizji. A powiem jeszcze na zakończenie w tej swojej telewizji Conchita, że to jest taki symbol Polski, ten bazar Różyckiego. No tak. Chytrości i podłości. To jest Polska, no bo to jest, proszę Ciebie, mydło i powidło. I to jest jakby na Pradze też. Jaka to jest Praga? Północ. No, a gdzie, powiedz mi, dokładnie przebiega granica pomiędzy Pragą Południa a Pragą Południa? Po wiadukcie kolejowym linii kolejowej. A no ja tak cały czas mówię, tak, tak, że tam już jest po tamtej stronie Praga Południe, czyli że tu jeszcze niby, a to jest tak. Kultura europejska, tak, tak. Już na północ od wiaduktu jest po prostu Azja. No, tak. I ten bazar Różyckiego to jest taka symbol takich tłustych, krzywonogich bab owładniętych misją chytrości, sprzedaży czegoś, co się nie da sprzedać. Ale dlaczego? Dlatego, że one sprzedają też kartofle. A kartofle są ciężkie. To więc je, żeby w tych wiadrach nosić, to te nogi się wykrzywiają, proszę Państwa. Dlaczego o tym mówi wasza przyzwoitka krówka? Mało tego, no bo ona nie ma tych nóg. Banda przestępców obroniły przed skasowaniem tego bazaru, bo władze miasta chciały to siedlisko chamstwa i prymitywizmu skasować. Się nie dało tego. Ale nie wiem, Jaśku, czy ty wiesz, że ja mam zarejestrowane w naszej Wisiolandii spotkanie na Brzeskiej na temat bazarów. No i co? No przyszły same gwiazdy i mówiły, że Warszawa jest niemiłosierna, jeżeli chodzi o bazar Banacha, który chyba całkowicie będzie zlikwidowany. No to dlaczego tam się likwiduje, a u tych tłustych, krzywonogich, bandziorskich bab się nie likwiduje? No tego coś bazaru. Się dało uratować, no, Jaśku, właśnie. Rozumiesz? Coś dało się uratować. Także widzicie Państwo, no Bogu dzięki, coś się dało uratować, no Niemcy, resztką sił. Gdyby to byli hitlerowcy, to by no. Rozstrzelali całą załogę bazaru Różyckiego. Właśnie, no. Kulami. Tak. Także coś niesamowitego. Bo tak obrzydliwej części miasta nigdy tak. Nie ma w całej Europie. Nie ma, nie ma, nie ma. I jeszcze chytrej, mało tego, wejście na bazar już masz jakieś odzywki od tych bab. Tak. Czyli tam nawet nie pokażesz, ona już ma do ciebie pretensje, ta chamica pierdolona. Tak, tak, a jaka tam siedzi od ulicy, taka gruba, słuchaj, obstawiona tymi tatasiemkami jakimiś, nie wiem co ona tam ma, ale to sznurówkami. Ale to straszne i ona wrzeszczy. Jak tylko byś tam chciał jej zdjęcie zrobić, bo ona myśli, że ją zaraz w gazecie pokażesz, wiesz. To ona wrzeszczy. No bo chytrość nie zna swoich granic. No, tak. Upadek, chytrość, tłust od tych wiecznie gotujących się mięs na wielkim gównianym ogniu, bo one przecież ciągle żrą. Tak. One myślą nie mózgiem, tylko odbytem. Oczywiście, dlatego proszę Państwa, my tu pokazujemy przyzwoitkę krówkę, żeby taka wiedźma nie krzyczała, ty baronie, ty baronie. Także proszę Państwa, krówka przyzwoitka jak jest zawsze najlepsza. Jak strach tej Żydówki, która rządzi, która nie jest w stanie zlikwidować tego kałałajstwa na tym bazarze. No to jest skandal po prostu, żeby tak tolerować takie świństwo w sercu miasta. Tak, w sercu miasta. I słuchaj, i co oni tam zrobią? Nie wiem, no tam jest same gruzy naokoło. Przecież tam są rozwalone kamienice, zgruzowane bez okien, no. Bez okien. Wszystko się sypie, bo tam nie ma remontu, bo nikt nie jest w stanie wejść na ten bazar i te baby przegonić tłuste. Ale z góry widać dachy but. Kształtne, wiesz? To wygląda z góry bardzo ładnie. No jaki zmierzch był to. Nawet słuchaj, wszystko... Trzeba wiedzieć, że czas jest inny. To nie są czasy na bazary w stylu orientalnym. Tak. Ta era już minęła. Ta era już minęła. I baby rozstrzelać i zlikwidować ten bazar. No, zwyczajnie. Ale zobacz, oni raczej mówią o tym uboju rytualnym krów. To przecież to trzeba je, prawda? Słuchaj, załatwić. Jest to siedlisko brudu, smrodu, obrzydlistwa. Przecież tam jest koło Carrefour, który jest luksusem potwornym, tak, no. Europejskim. Po co tolerować takie świństwo koło Carrefoura?
No ja się pytam. Właśnie. Skoro powierzchnia Karypura jest taka sama jak całego tylko pieprzonego bazaru. Właśnie. O to chodzi. Właśnie o to chodzi. To jest świństwo. Zwykły tylko bandzior mógł coś takiego wymyślić, żeby to jeszcze tyle stało lat po transformacji ekonomicznej. Takie świństwo w sercu miasta. No. A więc widzisz. Tam powinny przyjść ekipy dezynfekcyjne z całej Europy na ten bazar. Z takimi, wiesz, rurkami do dezynfekcji po jakimś robactwie jakimś, które tam zasiedlało to przez tyle lat. No i dobrze. I teraz, jeżeli jest Unia Europejska, no to powinni przyjść no, specjaliści, prawda? Od sanepidu. No ale jeszcze mózgi trzeba by było przewietrzyć przy okazji. Też rurką. Spryc rurką, żeby wybić z głowy Polaczkom ten sposób handlowania. No. No, a to są te morgelony, które się na mózgu osadzają. My to codziennie skrobiemy, nawet Państwo to słyszą. I ja nie wiem, czy to skrobanie coś da, bo to 3-milionowa jest wiocha. Jest tego tak dużo, że ja już... No chytrość, tu jest głównym motywem, jest chytrość. Tu nie chodzi nawet o koncepcję jakąś intelektualną. Tutaj chodzi o grubą babę, która jest bandziorem w spódnicy, która chce się dorobić za wszelką cenę. No nic więcej. Tak. No. Po trupach do celu będzie szła. Po trupach. A jak się ona nazywa? Handlara. No. Uczelnie, warszawska. No, handlara, tak. A widzisz, no. Tak, tak, proszę Państwa, tak. Mydło i powidło. Mydło i powidło. No i taka okupacja, bo przecież to jest przypomnienie sobie okupacji hitlerowskiej. No bazar. Tak. Bo tam się handlowało w czasie okupacji, no. Tak. Na bazarach, no. Po co nam długa okupacja, która wiecznie trwa? 50 lat od wojny. To jest wspomnienie hitleryzmu i upadku Polski. Tak. Ten cały bazar. Cały bazar. Państwo zobaczą. Wstyd. Cały bazar. To jest okupacja hitlerowska w wydaniu Pragi, no, na dzień dzisiejszy. No. I to, Jaśku, będzie na pamiątkę, będzie wspominane zawsze, dużo będzie tam spotkań takich. Podłe to jest po prostu brak higienizacji Warszawy, zwyczajnie, no. Mm-hmm. Obrzydliwe podłość w wykonaniu tych władz obecnych miasta, które się boją tych bab. Mm-hmm. Nic więcej. Tak to można scharakteryzować. Ta Żydowa się po prostu boi tych handlarek, no i to jest tak. Cała definicja tego całego bazaru zwyczajnie. No, no. Bo jej by kule w łeb strzelili, gdyby ona zlikwidowała te świństwo, no zwyczajnie. Mhm. Czyli, że się ostał bazar Różyckiego. No ale straszne to jest, no i to było dobre 50 lat temu, ale nie obecnie. No, no, no. Tak. Ja się już ubieram, muszę włączyć ten test z powrotem dla ciebie. 50 lat temu. 60 nawet, bo to chodzi o okupację hitlerską. No, bo to jeszcze i o okupację to. Wiadomo, że 50 to za mało. To jest. Czas ktoś jest zainteresowany w konserwowaniu hitlerowskiej okupacji na terenie miasta. Tak. Żeby była pamiątka. Mm-hmm. Jak to wyglądało w czasie wojny? Mm-hmm. Handel polski. Z tymi tłustymi babami sprośnymi. Tam ginęli ludzie w inteligencji, a te sprośne baby się dorabiały na okupację. Szmalcownicy po prostu w Brytanii, no. Co proszę Państwa, szmulowizna, szmalcowizna itp. Proszę Państwa. To idzie w parze, szmulowizna do szmalcowizna. No, 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 no. A tam jest na tej Ząbkowskiej taki sklep. Jak on się nazywa, no? Szmulowizna, czy jakoś tak? Szmulki, srulki. I nikt się za to nie zabrał, bo ta... Potworna baba, która rządzi tym miastem, się boi tego wszystkiego. Boi się, tak. Ona się boi, proszę Państwa. Czyli Państwo zobaczą, Warszawa może nie jest takim Paryżem, tylko jest handlowym takim miejscem, gdzie no też sukienki ładne sprzedają, przecież mogą i z Paryża przywieźć. No ale tak na bazarze tam wejść, w takiej pięknej sukience, to by nie pasowało, trzeba w jakiejś kurtce, prawda, takiej szmacie takiej wejść, żebyście Państwo byli przyjęci. No i tamta Gronkiewicz, umiejąc się też dostosować, dopasować, przychodzi w takiej szmalcownicy,
jest witana przez te baby. One będą ją czciły, proszę Państwa. Proszę już oprócz tych ramek przygotować jakieś malowidło ciekawe, to my w te ramki włożymy, proszę Państwa, jakieś malowidło. To może być portret Hanki, bo po co ma ten portret Hanki być na przystankach rozreklamowany jej jako ona kobiety. Ona się po prostu tych bab boi. 40-latki. Ale ona się boi, no. Będą boi się czciły. Tego potwornego, tak, bydlęcego państwa. Bo sama jest szmalcowniczką i dlatego się boi. No. Tak, smalcowniczką jest. No i dlatego ten smalec jest tu przyjęty w Warszawie. Jest na bankietach. Smalec jest bardzo modny. Proszę na imprezach żydowskich. Szczególnie na imprezach żydowskich, proszę Państwa, bo biedne katoliczki, jak nie mają w domu co jeść, to pójdą do Żydówki i najedzą się smalcu. Także już Państwo sobie sami odpowiedzieli, co to są szmalcownicy, proszę Państwa. I można mówić normalnie szmalcownicy, żebyście nie mówili szmalcownicy. I to są szmalcownicy nie tylko na bazarze Różyckiego, ale także we władzach tego miasta zwyczajnie, no. Bo ta baba jest oskarżona o przywłaszczenie bezprawne kamienicy na Nowakowskiego. Nowakowskiego? I co, ona ją przejęła? No szmalcowniczka zwykła, no jak to? No. O Jezus. Także proszę Państwa, czego ja się tu dzisiaj nie dowiedziałam, proszę Państwa, jak tak się świeci. Jasne, jasne okazało. No jest szmalcownikiem takim jak te baby z bazaru. Tak, tak, tak. Gdzie tu opera się przyjmie, Państwo zobaczą. Ona powinna być aresztowana wręcz, no. No. Powinien być dzisiaj rozpoczęty proces o aresztowanie tej baby zwyczajnie, no. Tak. Tej szmalcowniczki. Tak. Poszczelnej, która ukryła to wszystko jeszcze w kampanii wyborczej. Coś podobnego. Proszę Państwa, ja tu... Gdyby to było USA, gdzie nie ma korupcji, ona by została aresztowana zwyczajnie, no. Bo ona ma stopień korupcji taki jak w Rosji, tak. Na cholera, no. Zwyczajnie. Ona takie wzorce reprezentuje jak wzorce białoruskie, rosyjskie czy ukraińskie. To jest taka baba tego pokroju. W USA by była aresztowana za szmalcownictwo, przywłaszczenie swojego mienia. Dlatego niestety wybrano mniejsze zło. Wybrano z dwojga diabolęcia mniejszą diaboliczkę. No, tak można te wybory podsumować. Tak. Mieliśmy do wyboru dwa diabolęcia, mniejsze diabolęcie zostało wybrane. Tak. Jako prezydent tego koszmarnego, brudnego, zubożałego miasta. No. Tak. Skandalicznego pod każdym względem, niedoinwestowanego, brudnego, z sypiącymi się tysiącami ruder na Pradze, w ogóle nieremontowanymi i tak dalej. Skandal. Po prostu skandal. Nie ma co się tutaj zachwycać, bo nie ma żadnego powodu. Nie ma się czym zachwycać. Jest to tylko dowód bezprawia, niedowładu, brudu i w mózgach oczywiście spustoszenia, które... Bo ta baba się za Pragę nigdy nie wzięła, ta cholera. Mówię o tej Gronkiewicz. No. Bezczelna samozwańczyni, która unika jednej dzielnicy, która się sypie dosłownie w gruzy. No. Tak. Bo tam poła mieszkań się nadaje do wysiedlenia ze względu na katastrofę budowy. Oczywiście. No. Widzisz ty. No, widzisz ty. Szmalcowniczka zwykła. No co będziemy mówili? No. Patrz, ile to trzeba jeszcze włączać, żeby... Tak, włączać, wyłączać. Jest, nic nie działa, bo jest tak przeciążony. Tak. Tylko człowiek spoza miasta jak ty nie jest w stanie tego wyczuć, że to jest szmalcowniczka i że to jest złodziejka, że to jest w ogóle... Cała ta dzielnica to jest jeden wielki skandal, bo tam są same rudery. No. Ty tego nie wyczułaś, a ona już 15 lat jako prezydent rządu tym miastem i nic nie zrobiła, nawet palcem nie ruszyła. No, w sprawie tych tysięcy rudery. Tak, także widzisz, jak to dobrze być spoza tej wiochy 3-milionowej chińskiej. Nie, no ty po prostu nie jesteś w stanie ocenić Warszawy, bo ty jesteś poza Warszawy. Nie znasz tej Warszawy. Nie wiesz, kto stoi, nie wiesz, dlaczego tu jest tak źle, nie wiesz, dlaczego tu jest taki brud i smród, że tu się wali te tysiące ruder i tak dalej. Także widzicie Państwo, strasznie
Strasznie złe wibracje są na tym bazarze. No nie, no nie tylko na bazarze, cała Praga Północ to jest jeden cała, wielki skandal. Tak, wielki skandal. Państwa zobaczą, cała Praga Północ. Nawet Nirmala Devi też nie jest stąd. Przelatywała tylko... Dlatego te złe wibracje, ona jak leciała nad Polską, mówi, że są złe wibracje. Tak, leciała właśnie nad Europą, nad Polską, powiedziała Nirmala Devi jako ten największy autorytet moralny wszechczasu. Były tu po Warszawie porozklejane plakaty, że złodziejskie właśnie, szmalcownicze. Tak że złe jest. Wibracje, proszę Państwa, tutaj, ale ona o niczym tam nie wiedziała, ta Nirmala Devi, tylko mówiła, że złe wibracje. No, także ona nawet tutaj nie wylądowała, tak jak ja przyleciałam na balonie ze Szwecji, miałam swojego męża, to był piękny biały koń, proszę Państwa, no ale on mi zdechł. No to więc co ja mogę polecić? No ale po prostu wibracje takie są rzeczywiście złe. I ta no skoro nasza takie są przypadki, jak mogą północ, czyli... takie mogą być wibracje. Tak. No tylko negatywne. Tylko negatywne. Także Państwo zobaczą, jeżeli Państwo macie handrę, jeżeli Państwo mają zły dzień, no to wyżyć no, się na tej Pradze, tak, narzekać po tego, tak jak nawet niektórzy psycholodzy mówią, że na nic tu spokój i wyciszenie, tylko trzeba zbić po dupie dzieci albo pasem szafę. Albo na Pragę Północ się wybrać. Albo na Pragę Północ się wybrać, żeby się wyżyć, wykrzyczeć się. No. Także po i co? Zobaczyć tą nędzę gigantyczną, ten tak. brud, ten tysiące zrujnowanych mieszkań tak. i kamienic. No. Tak, 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 tak. No. Także zobacz. Niech ta krowa będzie symbolem jednak, wiesz, tej Warszawy, bo ja ci coś powiem. Czy ta pogoda jest? Nie, to jest zobacz. Ciemno jest. No. To jest Morgellon. To, no, takie Morgellon. Oświetlenie to jest tak. typowa geoinżyniera. To jest niemożliwe, żeby przez tym... Straszne rzeczy. Tak. Takie oświetlenie, tak. Tak. Już możesz siadać. No. Także słuchaj, ja ci coś powiem. Żeby tak człowiek usiadł i pomyślał, jaka ta Warszawa jest szara, jaka ta Warszawa brudna jest brzydka. Poza tym, no. słuchaj, po co ona była prezydentem przez no. 15 lat, przez te trzy ostatnie kadencje, skoro ona nawet palcem no. w sprawie Pragi nie ruszyła? No tak. Więc po co ona jest w ogóle prezydentem, ja cię pytam? Ta cholera, bandziorka, ta złodziejka. No. Kurwa pierdolona żydowska. Ale że zobacz, że właściwie to katolicy nie lubią tych Żydów, a jakoś z nimi... No bo muszą współpracować. Jak jest handlara, która jest złodziejką, to musi z inną złodziejką współpracować. Tak. I musi jakoś, wiesz... Jeden drugiego popiera. No jedna bandziorka tłusta na mięsie wyżarta z drugą. No. Tak. Która jest złodziejką, tylko że za państwowe pieniądze. No. No tak. Zauważ, że ta Litka też tak chciała... No ona też na państwowych pieniądzach jako Żydówka chciała się uwłasnić. No przecież nie za... Tak. Na własnych, tylko na chytrości własnych. Coś chciała wyrwać no od tego tak, państwa. Tak, mówi, tak. że jeszcze to no oczywiście, jasne, no to typowa cecha, nie na swoich pieniądzach, tak, no, tak. tylko na cudzych, no. Jeszcze to da się wyrwać, jeszcze tamto da się wyrwać, no. Zobacz. Ładna dziewczyna. No ładna, ale wiesz, pewnie głupia. No tak. Tak ładna, ta głupia? No chyba tak, skoro się tak sfotografowała. Skoro się tak... Musi być już głupia, no, skoro wzięła siebie jako symbol, prawda, tak. dla mężczyzn seksu, no. To już tylko tak. świadczy, jak ona musi być głupia. Tak. Bo inna ładna by się tak nie sfotografowała, po prostu. Bo by ukrywała swoją urodę. Taka prawda jest, ja ci coś powiem. Tutaj na Google Plus są często landrynkowe takie ujęcia, zdjęcia, filmiki. No to one mnie śmieszą, że tak myślę, jacy ci ludzie są naiwni. Różni są po pierwsze. Różni, no. Jeszcze będę musiał wodę podlać. Przecież jak jest jakieś coś skandalistycznego, to jest te razy lepsze, bo tu się coś dzieje. A tu jest majteczki pokazujące cóżki naiwni. No bo działają na wyobraźnię kogo? Męskich zwierzaków. Najłatwiej. Przecież jak pokazać Jaśku Faryzeusza? Słońce na górze świeci, a on ręce składa i modli się. Prawda? No. No a co jest najsilniejszą siłą u męskiego zwierzaka? Seks. No. A seks więc jak go można a seks to udobruchać? Klasa. Jak zwierzaka można udobruchać? Gołębabę tak. sycami pokazują. Tak. Prosta sprawa. Jak można udobruchać, czy w ogóle zadowolić wstępnie? Tak, wstępnie, bo barana. Ja mówię nie o głębszym zadowoleniu, tak. tylko takim ogólnym. No, pokazać chłopu gołą babę z wielkimi cecami. No. Tak. I to jest wtedy, on już jest w niebie. Tak. Bo jego kutas już wtedy wypręża się na baczność. Tak.
Wyprężył mu się kutas, bo zobaczył gołą babę. Tra la 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 la. I on zwariował, bo pomyślał, żeby z nią spółkował. Właśnie. Ale morgelony osiadły na jego mózgu. No ja dzisiaj niestety dwa chrząszcze ze swojej mowy zdjąłem żydowskie. Czyli trucizny działają do tej Tak. Tylko ci nie chciałem o tym mówić. Wiesz co ja zrobiłem? No. Wziąłem garnek, te chrząszcze żydowskie z truciznami, do tego garnka i wylałem do ubikacji. Więc do czego już doszło, że moje kąpiele, okazuje się, nie są takie zupełnie pozbawione sensu, bo ja się myję z jakiś trucizn po prostu. Oczywiście. Twój ojciec. A żebyś wiedział. Oni pierwsi tych Żydów przyuważyli w historii nowożytna. Hitlerek, ale fajny ten Hitlerek, namaszczony, wymaszczony, wyprany, wyczyszczony, wymyty. Oj. Biedny, że przegrał tą bitwę. Biedny, dlatego biedny, że z Żydami przegrał. A miał szansę wygrać. Niestety przegrał. Jako Arianin przegrał, aryjska rasa przegrała. I dlatego takie są skutki po dzisiejszym dniu. Ale czy by to dla Polski było, człowieku? Wiem, ale mi chodzi o dalekosiężne skutki dla całej kuli ziemskiej. Ziemią, tak. Nie chodzi o Polskę, mi chodzi o całą ziemię. No tak. Masz dzisiaj przykład, że nawet bombę termojądrową, że się mogą wyeksplodować nad Rosją, dlatego że dla nich nie ma świętych rzeczy. Nie ma. Święta Rusi nie istnieje. Wojna istnieje. U nich święta Rusi nie istnieje. Oni się ze świętością boską nie liczą. Dla nich zniszczenie Moskwy, nawet cerkwi, czy prawosławie całego bombą wodorową, to jest cały problem. Nie, to on jest gorszy niż on jest bardziej chytry. Siliczny. Natomiast pamiętaj, ja ci tylko już mówię poważnie, ostrze z tego turnia, żeby nigdzie się nie ruszał z miasta. No. Poza tym pozorem. No. I wytłumacz mu, dlaczego ty mu to doradzasz. Tak. Niebezpiecznie. Patrz, do czego Żydzi są w stanie. Wprowadzają nastrój grozy, cały dzień masz ciemno i masz oświetlenie praktycznie półmrok. Półmrok cały dzień. No. Widziałeś takie coś? Tak. O tej porze nigdy tego nie było. Żeby było półmrok. Tak. Przez większość dnia masz półmrok. Tak. Tak jakby już noc szła. No, oczywiście. Przepraszam, tylko masz tu podleć sobie te kwiaty, żeby wiesz, one nam nie zdechły. Żeby te kwiaty nam nie zdechły. Dobrze, że tutaj jesteś, bo przynajmniej mam z kim zamienić kilka słów. A naprawdę generalnie ci mówię, że sytuacja jest naprawdę... Dobrze, nasza krowa. Ja ci przeczytam zdanie po angielsku, więc ty nasza krowa. Niestety wiedzieć dokładnie. Ale ty zobacz, że ta szatniarka mówi, ja nie jestem Polką. Zobacz, faryzeuszostwo to jest właśnie w postawie tej Gronkiewicz-Walc. Bo ona jest piękna jako opakowanie, natomiast jest podła z charakteru, rozumiesz? Tak. To jest podła baba, no zwyczajnie, no. I wszyscy są zachwyceni, a podłości w niej jest tyle, co nie wiadomo gdzie. No. Nigdzie czegoś takiego podłego nigdy w Polsce nie było jak ona. No. Ona jest kłamliwa, kłamie, zarządza miastem, jest obrzydliwą samozwańczynią, która do ruiny całą Warszawę doprowadziła. Tak, no. Tak. No. Podła baba, no zwyczajnie, no i to już wygrała, na pewno jakoś kara boska ją spotka, albo kula w łeb, albo wypadek samochodowy, niewątpliwie, żeby taka złodziejka takim miastem rządziła. No, a co spotkało tegoż teleremele Lewarta? No teleremele na miast rozmiażdżony przez Boga. No. Tak samo ją, taka sama kara też musi spotkać, bo za to, co ona tutaj zrobiła, za te zbrodnie przeciw Warszawie, to ona powinna być... Nie wiem, no, uduszona wręcz, no. Uduszona, właśnie. Za te jej rządy tutaj, na terenie Warszawy. Jest to wściekła faryzeuszka, która kłamie jak z nut. Okłamuje społeczeństwo, okłamuje ludzi, którzy ją wybierają, okłamuje miasto, okłamuje inwestycje. Wszystko u niej jest spieprzone od A do Z, od wielu lat. Jest to bandziorka, jakich świat nie widział w ogóle. Aha, a no widzisz, no. Kłamliwa, giętka jak lilia, no się nagina do każdego. Ale naginała do Tuska, teraz się do tej skoszonkiej Marsjanki nagina. Ale ty zobacz, jaki ten Polak jest i po szkodzie, że głupi, nie? Jak to jest? No słuchaj, naginała się do Tuska, teraz się nagina do tej lilii wodnej, tej całej kopaczowej.
Tak. Z oczami jak kosmitka. No. Tak. Nie widziałeś? Jaka... Metrem jechały niedawno. Tak? Tym, którego jeszcze nie oddano do użytku. No, no. No i oto, o, potem z tego wyszło, że to metr dopiero na wiosnę będzie otwarty. A dopiero na wiosnę. Tak, bo takie są błędy konstrukcyjne. No. I niedoróbki budowlane. Niepotrzebnie widzisz dali tym Turkom, czy komu tam. Błochom z Turkami. Tak. No, no, no. To robić? Po co to? Jak oni nie mają doświadczenia. Nie technicznego, bo to trzeba mieć kulturę techniczną tego, żeby tak. Metro bezbłędnie zbudować. A jak ktoś nie ma kultury technicznej, to nie, metra nie zbuduje. Tak. Nie będzie to jeszcze do wiosny trwało, nim oni przywrócą tam lód. A może i nawet cały rok jeszcze to będzie w tych tunelach stało, w ogóle nie wykorzystane. Także takie o metro. Będzie stało, tylko może posłuży jako schron atomowy. No tak, tylko jedyna rola. Jak jeszcze tam puszczą. Kogo? Tak. Bo na pewno niekomunikacyjna. Tak. A więc widzisz, Jaśku, jakie mamy same skandale w Warszawie. No ale to jest diabła z brokna. To no ale to ciekawe, ja lubię takie skandale. Diabła rok i diabła władza. No. Tak. Zauważ, że w okresie panowania diabła ta cholera żydowska została wybrana na prezydenta. No. Tak. Który raz? Złodziejka i malwersantka i szmalcowiczka. No. Tak. W jednej osobie. Przesłuchaj, czy ty przywłaszczyłeś sobie obcą kamienicę do Akowca, która należała? No zastanów ty się. No co, ty masz coś takiego w swojej, no, w swoim, no, życiorysie? No. Ukradłeś coś komuś? Nie. Właśnie. Ona ukradłeś człowieku. I taka jest różnica między tobą a nią. No, no. Ale widzisz, ale widzisz. No ale ona ma ten łeb jak sklep. Ma, ma. Ma. Tylko piąte koło uwozu, proszę pani. Ma, ma, ma. Ma. Nie jest macowniczką zwykłą, no. Obrzydliwa baba, no. Tak. Mówię, że gdyby to były stary, no to ona tak by została nasowana. No, za korupcję. No, 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 no. Tak. Widziałeś mapę korupcji, największa tak na wschodzie. Najmniejsza w USA, w Szwecji. Oczywiście. W Skandynawii. No, no, no. Tam, gdzie są prawdziwi pracownicy tak ludzie, tam tak bab nie ma. Ale więc widzisz, jak no, no. Ona ma łeb jak sklep, ta nasza Gronkowa. Ma, ma. Także słuchaj, radna naszego radna to FM Euro Concita Extra. Radna to FM Euro Concita Extra. I to jest co? To jest, proszę ciebie, to jest... Lecisz, tak? No. No, no to podnoszę kiece i lecę. Podnoszę kiece i lecę. No. Podnoszę kiece i lecę. Dobra. Nie dobra, bo nie mam za to śmieci ogólnie. No, no. Także proszę państwa, dzisiaj 11 grudnia 2014 roku, gdy nasze radio Tok FM Euro Concita Extra nadaje, no to widzicie państwo, że omawiamy złe wibracje w Warszawie, że one są i są w dalszym ciągu, że są, omawiamy złe wibracje w Warszawie, tu w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskiem i Czechosłowacją. Jaka ta Polska biedna jest, jaka ta Polska jest chora, jaka ta Polska jest, proszę państwa, no, a biblijna w każdym bądź razie jest bez Boga, bez Biblii, jest ateistyczna, bo to, że my mówimy, że jest na 95% katolicka, to i tak, proszę państwa, tutaj mieszkają i Cyganie, którzy tam pod uniwersalem na Cyganka koło słupa informacyjnego stoi i szepcze papierosów dwóch. Z kolei tu stąd, z Polski, a z Warszawy dwie
Polki pojechały majtki kraść do USA, do Anglo-Ameryki, Białystok. To nie lepiej byłoby się tam urodzić, w Anglo-Ameryce, Białystok, gdzie jest prawdziwe prawosławie, gdzie jest prawe prawosławie, gdzie ludzie są prawi, gdzie ludzie są dobrzy, mądrzy, gdzie ludzie postępują po męsku, czyli po Bożemu. I Państwo zobaczą, że na jedno wyjdzie, że tam jest ta przyszła ziemia obiecana. Tam już mieszkają Świadkowie Jehowy, ludzie prawi, i że stamtąd nawet jeszcze tu resztkami sił, resztkami siły woli przyjeżdżają, przylatują. Ja też przyleciałam ze Szwecji na balonie z białym koniem, proszę Państwa, tutaj do katolickiej Polski, a żeby co? Żeby głosić, żeby zwiastować rok dobrej nadziei, żeby prorokować, żeby mówić, żeby opowiadać o rzeczach dobrych, o rzeczach właściwych, o Panu Bogu. No to też robią Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Wiesiolandia, te cztery na przykład. A Jezus powiedział, że z dalekiego kraju przyjadą do was faryzeusze, żeby was sądzić. To znaczy, wiecie Państwo, głoszenie Słowa Bożego to jest sądzenie, bo to Jezus miał usiąść na tronie i od roku 1914 siedzi tam na tym tronie, a tu sąd przebiega, czyli są ludzie oddzielani, owce od kozłów, kozły od owiec. Także, proszę Państwa, ziarno od plew, a potem no, te plewy pójdą na spalenie, prawda? Tak samo było przed potopem, kiedy Noe głosił, wszyscy śmiali się, ale Noe budował jednocześnie, gdy głosił, budował jednocześnie arkę pod dyrektywami Jahwe, Boga Jehowy. No i tam 8 osób się tylko zmieściło, tutaj też. Tłumaczę temu kosmicie Jankowi, że to może być statek, proszę Państwa, kosmiczny nagle nadleci wtedy, kiedy w takim momencie, kiedy sytuacja będzie bez wyjścia. Państwo zobaczą, jak dokuczają te religie, te wielkie sekty, to są wielkie sekty. Morderstwa, podkładanie bomb, rozsadzanie ludzi. Nie ma sytuacji, muszą to zniszczyć królowie ziemi, a potem królowie ziemi będą też zniszczeni w samym już Armagedonie. Także wszystko to Państwu opowiadamy, omawiamy w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Extra, w radiu latającym, w radiu obrotowym, to czyli, że dzieje się to, co Państwo widzą, no co się dzieje. Kamera lata, kamera chodzi, kamera się przemieszcza, mikrofon chodzi, mikrofon się przemieszcza. Proszę Państwa, jak jeszcze swego czasu tu w telewizji pokazali całą Toskę, wszystkie akty, Toski. Jeszcze opowiadał Kaczyński nasz, który no, dostał wylewu, zdaje się, tak? Jeszcze był zdrowy Kaczyński. Tak opowiadał. To, proszę Państwa, scenografia, sceną nie była żadna scena. Jak to się mówi, że tu w Teatrze Wielkim jest największa scena. Nie. Sceną jest cały ten diabli zły świat. Oczywiście dla sług szatana, dla sług diabła, to Kościół to jest jakimś takim miejscem, może świętym, no ale jakby tak poczytali Pismo Święte, Biblię, to Pismo Święte mówi, że Bóg w kościołach ręką uczynionych nie mieszka. Jahwe, mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Jezus Chrystus nauczył nas tak modlić się. Ojcze nasz, czyli że to był ojciec też Jezusa, a Jezus naszym bratem. Także my nie powinniśmy czynić tego Jezusa jako rabbi. No, prawda? No, on sam o sobie tak powiedział, no to i dobrze, przynajmniej. Ale wiecie Państwo, Jezus powiedział, że o tym dniu i godzinie nie wie nikt. Ani aniołowie w niebie, ani Syn,
Tylko kto? Tylko Ojciec. I dlatego my mówimy: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Także słuchajcie naszego radia Tok FM, Eurokoncita Ekstra. Wcale to też nie będzie błędem, co schizofrenik Jaśko powiedział, że telewizja Koncita. Niech będzie, będziemy też tak określać. Telewizja Koncita, to jeżeli będzie telewizja Koncita, to będzie też i radio Tok FM Eurokoncita Ekstra. Państwo będziecie słuchać, możecie to robić wielokrotnie, możecie nasłuchiwać, podsłuchiwać, oglądać, patrzeć. No po to jest też ten internet stworzony. I jeśli może, jak to mówią, że przez samego diabła wymyślony, to i tak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No bo Świadkowie Jehowy też mają portal, prawda? Mają program w internecie. Także jakieście, jak to mówią, jakieście sami sobie ten internet wymyślili, od diabła przejęli, przyswoili, no to oglądajcie to, co macie w internecie. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki wszystkie Państwu przesyłamy. Czyli że bądź zdarowa, kak karowa, krasiwa, kak świniaczka. Bądź zdarowa, kak korowa, krasiwa, kak świniaczka. Czyli Państwo widzą, że to nasze radio się rusza. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra się rusza. Jest obrotowe. Jest świecące, prawda? Także buziaczki, proszę jeść kaczki. Pozdrawiamy, prawda? Ekstra punktus. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. Radio Ekstra Punktus. Radio Tok FM Euro Koncita Ekstra. Proszę być z nami. Proszę słuchać tego, co Pismo Święte mówi, raczej niż jakieś głupie kobiety, proszę Państwa, które są też przez diabła napuszczone, no, które wróżą, które wieszczą. Przecież Państwo wiedzą, że Bóg Izraelowi dawno, dawno temu, od samego początku tak było, zabronił wypytywać umarłych w sprawie żywych. No bo przecież jeżeli pierwszym kłamstwem szatana jest to, że ludzie żyją po śmierci, to znaczy, że to jest kłamstwo. I że ich nie ma, że tej duszy jakoby, bo to też i na zasadzie duszy nieśmiertelnej polega. No jeszcze Hindusi, jeszcze inni mówią, że jest, proszę Państwa, reinkarnacja, że człowiek się wciela, że człowiek przechodzi itp. i tamte, czego szatan nie wymyślił. Dlatego Nirmala Devi, jak leciała tutaj nad Europą, nad Polską, rzeczywiście mówiła, że są złe wibracje. A tutaj te plakaty były ogromne. Te plakaty Nirmali Devi były ogromniaste. Jako Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów. Nirmala Devi, największy autorytet moralny wszechczasów. Także bądźmy dzisiaj razem, kochana, kochani, kochany. Mamy tutaj dużo gości dzisiaj. Siedzi 17 osób i słuchają naszego radia Tok FM Euro Koncita Ekstra. No nie chcemy już wszystkich pokazywać, bo niektórzy są zdenerwowani, ścieśnieni, ale zasłuchani, co tu jest mówione. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie, buziaczki przesyłamy. To się, rozumiem, ma teraz zmienić już wkrótce. Aleksandra, wkrótce, czyli 25 grudnia wchodzi nowa ustawa prokonsumencka, ale tak naprawdę bardzo, bardzo prokonsumencka. To jest narzucone przez Unię i dotyczy w tym wypadku, o którym teraz mówimy, telemarketerów również. Chodzi o to, że zniknie coś takiego jak umowa ustna.
w kontekście telemarketingu, bo oczywiście gdy w kiosku będziemy kupowali gazetę, to nie będziemy musieli podpisywać na papierze umowy, ale nie będzie można przez telefon z telemarketerem zawrzeć umowy, to będzie tylko konsultacja, ta rozmowa, jakaś gra wstępna. Dopiero potem, jeżeli klient się zgodzi, to telemarketer będzie mógł wysłać umowę mailem czy pocztą, ale to nadal nie będzie jej zawarcie. Dopiero jak klient odeśle tę umowę i oświadczenie, że rzeczywiście zawiera umowę, to będzie można mówić o tym, że dobi to targu. To bardzo wydłuży całą procedurę. I Radio to KFM Euro kończy, tak? Ekstra. Radio to KFM Euro kończy. Nawet jeśli powie przez telefon tak, zgadzam się to, albo samo tak, to nie znaczy, że już telemarketer może zacierać ręce i liczyć sobie prowizję od sprzedanej usługi czy towaru. Czyli będzie musiał się taki przedstawiciel, który do nas dzwoni, przedstawić, jasno powiedzieć, że dzwoni po to, żeby ewentualnie potem z nami zawrzeć umowę i jeszcze dodatkowo informować nas o wszystkich naszych prawach, które przysługują. Tak, a wszystkiego tego do tej pory nie było. Nawet właśnie nie musiał telemarketer podać nazwisko. Spotkać. Dokładnie. I tych dodatkowych dokładnie. Informacji. Radio to FM Euro. Ekstra. Dokładnie. Złe wibracje na Warszawę. Dokładnie. Radio to FM Euro. Kończy tak. Ekstra. Telemarketerzy mi się martwią. I co, telefon się teraz skurczy? Także nic tu się nie kurczy, bo Warszawa jest wiochą chińską. 3-milionową i proszę Państwa, w tej Warszawie, tu na Mazowszu, w katolickiej Polsce, a tutaj w Warszawie, proszę Państwa, się wszystko rozszerza. Łeb coraz większy. Łeb jak sklep, głupota, morgelony, no dzięki też i tym morgelonom, które my skrobiemy, ale widzicie Państwo, że to mogłyby być syzyfowe prace. To więc my skrobiemy edukacyjnie, skrobiemy, aby pokazać, że jest możliwe, proszę Państwa, coś ze łba, z tych morgelonów zeskrobać, wyskrobać. Tak samo jakiś Karkowiechowy komuś mogą pomóc w znalezieniu pracy, a potem sobie sam radź. Można doradzić, można pomóc. No ale jeżeli człowiek sam nie chce poznać prawdy o Królestwie, nie chce poznać prawdy o Panu Bogu, to przecież święci w dniach ostatnich, święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy, nie będą narzucać. Nie będą narzucać. Także proszę Państwa, proszę Biblię już czytać, prawda? Skoro myśmy Was nauczyli alfabetu, no to Wy sobie czytajcie. Wy sobie już sami poznawajcie prawdę, ale do świadków Jehowy proszę się zgłosić. Koniecznie do świadków Jehowy. Koniecznie. Tak. Kult Marii jest i papieża. Raportu gospodarczego jest grafiki ERP, spółka akcyjna, producent systemów ERP i Business Intelligence. Wydawało się, że wszystko pójdzie bardzo dobrze i sprawnie. Nastąpiło zahamowanie. Dzięki Ci za to, że drogi z celu przekonasz.
Gdzie zapewnia pokój już nas,